W matematyce bardzo często zdarza się, że wzory, które wyglądają względnie prosto, są w praktyce trudne do operowania, natomiast też często spotykamy się z wyrażeniami, które na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo skomplikowanie, a gdy do nich z cierpliwością podejdziemy, to okazuje się, że dotyczą czegoś bardzo prostego. Przykładem takiej sytuacji jest obliczanie objętości przy użyciu całek potrójnych. Jeżeli już ktoś zna całki potrójne, to wiadomo, że wtedy obliczanie objętości polega na obliczaniu całki potrójnej z jedynki po elemencie dv, więc wydaje się, mimo że o ile kogoś już sam symbol całki nie przestrasza, to wydaje się, że zwykle ta całka potrójna tutaj jest łatwa do policzenia, no bo jest całka z jedynki. Gdyby to była zwykła całka, no to całkowanie jedynki jest zwykle bardzo, bardzo proste. No i nic bardziej błędnego. Czasami sam obszar całkowania jest na tyle skomplikowany, że ta całka byłaby technicznie trudna do policzenia, więc w dzisiejszym nagraniu to, co będę chciał zrobić, to pokazać Ci, jak w niektórych sytuacjach można wyznaczać objętości pewnych skomplikowanych brył, także zamiast obliczania całki potrójnej będziemy mieli do obliczenia pewną całkę powierzchniową, która będzie już łatwiejsza do wykonania. To wszystko tutaj, nie martw się, nie będzie takie abstrakcyjne. Jeżeli przeraziłeś się tych początkowych wzorów, to się nie martw, wszystko pokażę Ci krok po kroku. Będę chciał pokazać Ci, jak przy użyciu takiego skomplikowanie wyglądającego twierdzenia Gaussa-Ostrogradzkiego zamienimy sobie całkę objętościową po skomplikowanej objętości na całkę powierzchniową po powierzchni, z którą łatwiej będzie się nam dało żyć. Na jakim przykładzie to zrobimy? Zrobimy sobie to na przykładzie takiej powierzchni torusa. Narysujmy tu sobie układ współrzędnych trójwymiarowy i zaraz pokażę Ci najpierw, jak powstaje torus, a potem pokażę Ci, jak obliczyć objętość takiego torusa. O tym rzadko się mówi na wykładach czy na ćwiczeniach, więc myślę, że będzie to dla Ciebie bardzo przydatna, praktyczna wiedza. Mamy tutaj trójwymiarowy układ współrzędnych i torus powstaje tak, że wybieramy sobie pewien punkt na osi X o współrzędnej R, którą możemy sobie oznaczyć tutaj właśnie dużym R-em. To będzie ten promień, to będzie jeden z większych promieni torusa. Torus to, tak prosto mówiąc, to jest dętka. Jeżeli ktoś widział dętkę rowerową, to powierzchnia takiej dętki jest dobrym przybliżeniem właśnie torusa. Jak matematycznie można opisać taką dętkę? Że mamy pewien punkt wybrany na osi X. I teraz wokół tego punktu tworzymy sobie tutaj okrąg w płaszczyźnie XZ. Ten okrąg tu rysuję z perspektywy, więc on może trochę jak jajo wyglądać. Więc ten okrąg tu, o ile ktoś miałby zdolności dobre rysunkowe, to on powinien wyglądać tak, jakby leżał w płaszczyźnie tej XZ całkowicie. Ten okrąg możemy traktować jako taki przekrój poprzeczny naszej dętki przy założeniu, że ona jest nieskończenie cienka. I teraz torus powstaje tak, że ten okrąg będziemy teraz obracać tutaj wokół osi Z. Z każdym punktem tego okręgu dokonujemy teraz obrotu wokół osi Z. Symbolicznie to tutaj zaznaczę. Tu oczywiście, no, gdziekolwiek byśmy wzięli przekrój tego torusa, no to zawsze przekrojem tego torusa są te okręgi o promieniu i ten promień samego tego przekroju poprzecznego dęka będziemy oznaczać małym r-em, dlatego tutaj ten punkt brzegowy to jest punkt o współrzędnych r plus pewne małe r, gdzie małe r jest promieniem tutaj tego małego okręgu. Każdy mały okrąg ma promień małe r, natomiast środek każdego z tych okręgów malutkich jest odległy od osi z o duże r, czyli jest spełniona zależność, czyli zakładamy, że jest tu spełniona zależność, że ten promień r jest większy od promienia r małego. W ten sposób powstaje mi tutaj ten torus. Tak jak mówię, nie chodzi mi tu o jakiś dokładny rysunek, każdy prawdopodobnie widział dętkę, niektórzy wolaliby obwarzanek krakowski.
tylko bez żadnych tutaj pofalowań. I gdybyśmy teraz chcieli obliczyć objętość takiego torusa przy użyciu całki potrójnej, no to byłoby to bardzo, bardzo skomplikowane, bo bardzo trudno byłoby opisać tutaj te punkty wewnątrz tego torusa jakimiś sensownymi granicami. Natomiast sama powierzchnia brzegowa torusa jest stosunkowo łatwa do opisania. Może nie całkiem łatwa, ale jest to wykonalne, bo znane jest tutaj równanie tego okręgu i wystarczy go, nie będę się na razie wdawał w szczegóły, przemnożyć przez macierz tutaj obrotu wokół osi Z, dostajemy wtedy tak zwaną parametryzację tego torusa. Czyli mamy taką sytuację, że będziemy znali wzór na wektor położenia tutaj dowolnego punktu na brzegu tego torusa, więc łatwiej jest nam operować powierzchnią zewnętrzną niż środkiem tego torusa, więc możemy tu skorzystać z twierdzenia Gaussa-Ostrogackiego. O tym twierdzeniu no więcej mówię w moim kursie całek powierzchniowych, ale tutaj standardowo to twierdzenie jest wykorzystywane tak, że całkę powierzchniową po powierzchni zamkniętej, która jest brzegiem pewnej objętości, zamienia się na całkę objętościową z dywergencji tego pola wektorowego po tej objętości. To jest standardowe zastosowanie, z którym najczęściej się spotkasz, a dzisiaj zobaczysz, jak czasem można przejść w drugą stronę, czyli jak zamienić całkę objętościową na całkę powierzchniową. O tym, czym jest dywergencja i jak ją sobie wyobrażać intuicyjnie, o tym już miałem tutaj na kanale Fizmat osobne nagranie, więc możesz sobie zobaczyć, jeśli jeszcze nie widziałeś. Tutaj nasza idea jest tylko taka, że skoro mamy całkę potrójną i będziemy ją chcieli zamienić na całkę powierzchniową, to musimy tutaj, to co tutaj stoi przed tym elementem dv, no w naszym przypadku stoi tutaj jedynka, możemy sobie tą jedynkę tutaj zawsze bezkarnie dopisać, jedynkę będziemy chcieli przedstawić jako dywergencję pewnego pola wektorowego. Tak dla szybkiego przypomnienia, dywergencję pola wektorowego F obliczamy sumując kolejne pochodne cząstkowe ze współrzędnych tego pola po kolejnych współrzędnych x, y, z. Czyli mamy df po dx plus dfx po dx plus dfy po dy, o tym już wcześniej mówiłem, plus dfz po dz. To co my tutaj wiemy, to już wiemy, że ta dywergencja chcemy, żeby była równa 1. I teraz, jeżeli znajdziemy jakiekolwiek pole, oczywiście gładkie, pole wektorowe, dla którego ta dywergencja będzie równa 1, no to będziemy mogli wtedy zastosować to tutaj twierdzenie. To oczywiście możliwości wyboru jest wiele. Możemy sobie na przykład przyjąć, że te współrzędne pola x i y są równe 0, a jeżeli za współrzędną zetową pola wektorowego f przyjmiemy z, no to widać, że wtedy pochodna cząstkowa z zeta po zmiennej z będzie równa 1, czyli właśnie dobrym wyborem, to jest tu cały trik tego zadania, dobrym wyborem jest takie pole wektorowe o współrzędnych 0, 0, z. No nie, może nie martw się, jeżeli sam byś na to nie wpadł. To jest pewien trik, jeżeli zapamiętasz, to zawsze będziesz mógł go zastosować i nikt ci nie będzie sądził, skąd to wiedziałeś, czy to sam wymyśliłeś, czy to wziąłeś na przykład z mojego nagrania. Więc jeżeli weźmie się na przykład takie pole wektorowe, to ono właśnie da dywergencję 1, więc możemy teraz zastosować twierdzenie tutaj Gaussa-Ostrogackiego, w skrócie może będę mówił Gaussa, że całka tu po objętości z jedynki, gdzie V jest objętością tutaj całego tego torusa, oczywiście, czyli gdybyśmy brali tutaj tą całą objętość wewnątrz tych okręgów i ją tutaj, tą objętość ograniczoną okręgami i ją obracali, czyli całka po tym środku dęki, tam gdzie znajduje się sprężone powietrze, to tą całkę będziemy mogli zamienić na całkę po brzegu tej dętki, a równanie brzegu dętki będziemy znali, z takiego właśnie pola wektorowego 0, 0, z i tylko trzeba będzie wziąć iloczyn skalarny z wektorem ds.
Więc to jest na razie ta zamiana. Ta zamiana się wydaje, że ona jest zamianą na coś bardziej skomplikowanego, no bo tu mieliśmy całkę, gdzie zużyłem mniej długopisu, tutaj zużyłem więcej wirtualnego długopisu, ale tą całkę, no to mało który student byłby w stanie wykonać. Natomiast tutaj, jeżeli już student znałby parametryzację torusa i znałby sposób postępowania z całkami powierzchniowymi, to ta całka już jest stosunkowo prosta do policzenia, co zaraz pokażę Ci krok po kroku, więc nie uciekaj. To, co musimy mieć, no to musimy mieć parametryzację torusa, czyli opis tego tutaj, czyli podanie tego wektora, którego koniec leży na powierzchni torusa, w zależności od dowolnych dwóch parametrów. Tu na torusie standardowo mamy takie dwa parametry. Wprowadzamy sobie tutaj kąt pomiędzy odcinkiem od środka tego okręgu do samego okręgu, więc tworzymy tutaj odcinek właśnie od tego punktu na osi X do okręgu i bierzemy tutaj kąt alfa, który nam tutaj właśnie narasta do góry. Więc ten kąt alfa tutaj zaznaczę. Ten kąt alfa mówi, gdzie znajdujemy się tutaj na tym okręgu. To będzie nasz pierwszy parametr. A drugi parametr wskazuje nam, gdzie tu jesteśmy w tym obrocie wokół osi Z. I żeby to wskazać, no to do tego wystarczy parametr beta. Jeżeli tutaj mamy dowolny inny okrąg na tym torusie, to można sobie też wziąć środek tego okręgu, wziąć odcinek łączący środek tego okręgu z początkiem układów współrzędnych, no i wprowadzić tutaj kąt, który opiszemy jako beta. I teraz, czy te dwa kąty są wystarczające do opisania położenia na torusie? No okazuje się, że tak, bo jakikolwiek sobie właśnie tutaj punkt gdzieś nie wybierzemy na torusie, no powiedzmy, że ten punkt bym wybrał, to zawsze mogę od środka okręgu odmierzyć odcinek i tutaj od tej płaszczyzny X i Y odmierzyć kąt alfa. Tu, gdy gdzieś tam mam z tyłu płaszczyzny X, Y, to odmierzam kąt alfa. I ten kąt alfa jednoznacznie wtedy wskazuje, gdzie ten punkt znajduje się na okręgu. Natomiast tą liczbą, która mówi, który okrąg wziąłem, jest kąt beta. No dla tego okręgu tylnego, no to ten kąt beta byłby już tam większy niż pi, czyli niż 180 wtedy stopni. Troszkę mi ta strzałka tu za daleko pojechała. Ona powinna iść do środka tego tutaj okręgu wybranego. I przy znajomości tego promienia większego torusa i tego promienia okręgów mniejszych na torusie, to już znajomość tych dwóch kątów alfa i beta jednoznacznie wskazuje nam, jaki jest punkt na torusie. I wektor, którego koniec właśnie wskazuje punkt na torusie, to ten wektor możemy opisać w sposób parametryczny. Tu już nie będę się zajmował tym, jak sparametryzować taki torus, czyli jak dostać wzory na ten wektor położenia na torusie. O tym szerzej mówię na konkretnych przykładach, tego możesz się nauczyć w moim kursie całek powierzchniowych. Tutaj to nie jest dla nas bardzo istotne, załóżmy, że tu znamy tą parametryzację. To, co my tu robimy, będzie miało tylko sens wtedy, jeżeli w łatwy sposób będziemy znać parametryzację tej powierzchni, po której całkujemy. Nasz wektor położenia będzie zależał tu od dwóch kątów alfa i beta. Podam Ci tu już gotową parametryzację. Tym na razie nie będziemy się przejmować, skąd ona się wzięła. Ona się wzięła z parametryzacji tego okręgu tutaj standardowej i potem z obrotu tutaj o kąt beta. I oczywiście parametryzacja jest dopiero pełna, jeżeli poda się zakresy tych kątów. Tu, żebyśmy objechali cały ten mały okrąg, to kąt alfa musi się zmieniać od 0 do 2π, a kąt beta też, żebyśmy tutaj całą tą dętkę dookoła objechali, musi się też zmieniać od 0 do 2π. I teraz, żeby dostać wektor powierzchniowy, czyli wektor, który w każdym punkcie jest tu prostopadły do powierzchni, to trzeba teraz zrobić proste, czasem troszkę żmudne operacje, zrobić pochodne cząstkowe tego wektora po tych tutaj parametrach. Tu, żeby ten wzór miał sens, to ten wektor powierzchniowy powinien być skierowany na zewnątrz, ale
Żeby w tym przypadku nie musieć przejmować się tą orientacją, to ponieważ my wiemy, że objętość powinna być dodatnia, a jeżeli byśmy źle wybrali skierowanie wektora ds, to ona wyszłaby nam ujemna, ale liczba dalej, wartość bezwzględna by się zgadzała, więc zawsze możemy sobie w tym wzorze tutaj napisać wartość bezwzględną i wtedy nie musimy się przejmować dokładną orientacją tej powierzchni. To też jest bardzo ważna sprawa. Wektor ds obliczamy w ten sposób, że musimy wziąć iloczyn wektorowy pochodnej z tego wektora po parametrze alfa razy pochodna cząstkowa po parametrze beta. Zaraz oczywiście sobie to policzymy. I razy przyrosty tych parametrów d alfa d beta. Długość tego wektora jest polem powierzchni małego kawałeczka, na jaki tą powierzchnię podzieliliśmy. Obliczamy sobie teraz pochodne cząstkowe. No najpierw obliczamy pochodną cząstkową po alfa, czyli alfa traktujemy jako zmienną, a beta jako stałą. Tu będą występowały pochodne z kosinusa, czyli minus sinusy. A tu, gdzie jest sinus, to pochodna zrobi się kosinus. Reszta to są wielkości stałe, więc dostaniemy wtedy. I podobnie, gdy będziemy obliczać pochodną po parametrze beta, czyli parametr alfa będziemy traktować jako stały, a parametr beta jako zmienną, no to tu pochodna z kosinusa się zrobi minus sinus, a tutaj pochodna z sinusa się zrobi z kosinus. Ten parametr jest niezależny od alfa, więc ta współrzędna jest niezależna od beta, więc pochodna z niej będzie 0. Dostaniemy wtedy wektor styczny do linii zmieniającego się parametru beta. To co teraz trzeba by zrobić, no to trzeba by obliczyć iloczyn wektorowy tych dwóch wektorów stycznych do powierzchni. O tym, jak obliczać iloczyn wektorowy, to już mówiłem w osobnym nagraniu tutaj na kanale. Na szczęście my tutaj nie musimy całego iloczynu wektorowego liczyć, bo zauważ, że gdy będziemy liczyć iloczyn skalarny tego wektora ds z tym wektorem f, to iloczyn skalarny jest sumą iloczynów kolejnych współrzędnych, więc to, co nam będzie tutaj potrzebne, to będzie potrzebna wartość bezwzględna 0 razy dsx plus 0 razy dsy i to będą wszystko zera. Dostaniemy tylko wtedy z razy współrzędna zetowa wektora ds. I ją musimy oczywiście scałkować, czyli inaczej mówiąc, z całego tego wektora ds potrzebna jest nam tylko jego zetowa współrzędna, czyli tak naprawdę potrzebna nam jest tutaj zetowa współrzędna tego iloczynu wektorowego. Tu mam taką szybką metodę okręgu, że układam sobie współrzędne na okręgu i jeżeli potrzebuję współrzędną zetową iloczynu wektorowego, to ją wykreślam i wtedy zostają mi w takiej kolejności współrzędne x i y. Czyli muszę wziąć współrzędną x-ową tego wektora razy y-ową tego i minus w przeciwnej kolejności współrzędna y-owa pierwszego wektora razy x-owa drugiego. Tu gorąco zachęcam Cię, żebyś też te rachunki sam robił, czy sama robiła na papierze. Wtedy też nie zaśniesz mi przy tym nagraniu i wtedy też łatwiejsze to będzie dla Ciebie do ogarnięcia. Więc policz sobie dowolną metodą albo cały ten iloczyn wektorowy, albo zetową jego współrzędną i zobacz, czy zgadza się to z tym, co my tutaj policzymy. Więc jeżeli weźmiemy właśnie iloczyn to razy to minus to razy to, to tu ćwiczenie dla Ciebie. Po uproszczeniu dostaniemy wtedy, że współrzędna zetowa wektora ds to będzie minus r sinus alfa razy ten składnik, który tutaj był, czyli razy ten składnik, który tu był w nawiasie. To jest ta współrzędna zetowa i ją mnożymy razy d alfa d beta. Troszkę się tu musieliśmy namęczyć z liczeniem tego, ale zaletą, mimo wszystko możesz pytać, po co się tak męczyć, zaleta jest taka, że gdy będziemy teraz to chcieli scałkować, tą właśnie zetową współrzędną przemnożoną przez z, to granice całkowania będą tutaj bardzo proste, bo one będą wzięte z tej parametryzacji. Natomiast gdybyś chciał liczyć taką całkę potujną, to granice całkowania byłyby tak paskudne, żebyś bardzo szybko pewnie takie rachunki porzucił.
Teraz potrzebujemy jeszcze tylko zapisać z razy dsz i to liczymy na powierzchni, więc z powinniśmy wziąć wtedy tyle, ile ono wynosi na powierzchni, a zetowa współrzędna wektora położenia to jest r sinus alfa. Więc to, co mamy do policzenia, to nasza objętość v. To jest całka już na szczęście podwójna wtedy, po bardzo prostych granicach parametrów. Za z wstawiam r sinus alfa i za dsz wstawiam to wyrażenie. Czyli tu mi się zrobi r kwadrat sinus kwadrat wtedy alfa i minus wyłączymy sobie przed całkę i razy to wyrażenie. To już jest całka podwójna, teraz tylko wystarczy ją zapisać z granicami. Granice już mamy gotowe. Ponieważ granice są liczbowe, to kolejność jest tutaj dowolna, w jakiej te całki będziemy liczyć. Możemy wziąć sobie na przykład najpierw całkę po d alfa od zera do 2pi, a potem całkę po d beta, też od zera do 2pi z d beta, z tego wyrażenia, które tu było, więc go tylko przepiszę. No i teraz ćwiczenie dla Ciebie, jeżeli już znasz całki podwójne, a tak naprawdę tu wystarczy, ponieważ parametr beta tutaj nigdzie się nam nie pojawia, więc wystarczy tak naprawdę policzyć tutaj całkę, będzie pojedynczą po tym parametrze alfa z takiego wyrażenia, więc do obliczenia tak skomplikowanych objętości wystarczy nam tu znajomość zwykłych całek oznaczonych. Więc gorąco zachęcam Cię, żebyś sobie teraz zapauzował, spróbował sam to obliczyć i potem zobaczył, czy wynik się zgodzi. Wtedy też będziesz miał większą z tego satysfakcję. Natomiast jeżeli miałbyś jakiekolwiek z tym problemy, no to oczywiście skrótowo tutaj pokażę Ci też, jak to obliczyć. Tą całkę po beta możemy sobie od razu wykonać. Całka z jedynki po beta, no to będzie beta. W granicach od 0 do 2pi to będzie 2pi, więc możemy sobie tu od razu napisać przed tą całką minus 2pi i zostanie nam już do policzenia ta całka pojedyncza. Parametr r kwadrat też już można wyciągnąć przed całkę, bo to jest stały promień, stała liczba. I tu, ponieważ mamy sinus i kosinus, to pomocne jest na przykład zapisanie sobie tego sinusa kwadrata alfa jako 1 minus kosinus kwadrat alfa, korzystając z jedynki trygonometrycznej. Całka od 0 do 2pi zostanie. Zamiast sinus kwadrat alfa piszę 1 minus kosinus kwadrat alfa. Ten składnik na razie zostawiam w spokoju. Teraz oczywiście no, trzeba tutaj te nawiasy wymnożyć przez siebie. To przepisuję. Przy każdym składniku będzie całka od 0 do 2pi, więc tak już w skrócie ją będę tutaj pisał z kropkami. Najpierw będzie całka z 1 razy r, czyli po prostu z r. Potem dostaniemy plus całkę. To może sobie nawias dajmy, będzie nam łatwiej to liczyć. Potem dostaniemy plus całkę z r kosinus alfa, też od 0 do 2pi. Minus całkę z r kosinus kwadrat alfa. R wyłączam przed całkowanie, bo jest stałą. I jeszcze minus małe r razy całka z kosinus do trzeciej alfa. Wszystkie te całki są od 0 do 2pi. Tutaj jeżeli znasz graficzną interpretację całek takich oznaczonych, to wiemy, że całka po pełnym okresie z kosinusa alfa jest równa 0, no bo można powiedzieć, że tyle samo pola powierzchni znajduje się nad osią x, co pod osią x, więc ta całka się zeruje, albo po prostu można ją wprost policzyć i też się o tym przekonać. Podobnie tutaj, gdzie jest całka z kosinusa do trzeciej, alfa, to ponieważ potęga jest nieparzysta, to tak samo funkcja jest okresowa, to tak samo tyle samo pola znajduje się nam tutaj, pola powierzchni nad osią x, co pod osią x, to można od razu stwierdzić, że to pole jest 0, albo jeżeli komuś nie chce się na tym myślić, no to policzyć sobie tą całkę na przykład przez podstawienie. No sama całka z kosinusa kwadrata alfa, d alfa, to ona jest równa alfa nad 2 plus 1 czwarta sinus 2 alfa. Więc gdy weźmiemy to
wyrażenie teraz w granicach od 0 do 2pi, to wyrażenie nam da 0, więc wystarczy wziąć teraz alfa nad 2 w granicach od 0 do 2pi, tak już to robię tutaj w skrócie. Ten składnik da 0, a alfa nad 2 wzięte w górnej granicy da 2pi nad 2, czyli pi, i odjąć wartość w dolnej granicy da 0, więc łącznie dostaniemy tutaj pi. Więc wynikiem tej całki jest pi, ta całka jest 0, ta jest 0, a z tej pierwszej całki no r się wyłączy, całka z samego d alfa od 0 do 2pi da 2pi. Więc to, co dostaniemy łącznie, no to będzie, już to może niebieskim kolorem napiszę, minus 102pi razy r kwadrat. Tu jeszcze oczywiście pojawia się to r. Tak samo w tej całce jest pi razy r, więc dostaniemy wtedy 2πr minus πr, czyli wynik tego jasno-niebieskiego nawiasu, to wynik tej całki to będzie pi razy r duże. I oczywiście dostaniemy tutaj, teraz jeszcze tylko uwzględniamy, że mamy pi razy pi, i dostajemy, że to jest minus 2pi kwadrat, r poprawimy sobie też na zielono, żeby być konsystentni, r do kwadratu małe razy r. To już byłaby objętość, ale oczywiście, tak jak powiedziałem, na końcu jeszcze trzeba tutaj wziąć moduł, więc żeby się nam wszystko zgadzało, żeby ta objętość wychodziła dodatnia, żebyśmy się nie musieli tu przejmować kolejnością tych wektorów, to warto albo od samego początku, albo pamiętać na koniec, żeby wszędzie tutaj podopisywać sobie wartości bezwzględne. Wartość bezwzględna z tego da nam już wynik końcowy, czyli wyprowadziliśmy sobie tu wzór na objętość ograniczoną torusem. Czyli mamy 2pi kwadrat r małe do kwadratu razy r duże. W tym wyjątkowym przypadku, mimo że właśnie liczymy całkę powierzchniową skierowaną, to orientacją nie musimy się przejmować. Natomiast oczywiście no, w innych całkach, gdy liczymy już strumienie, to trzeba się tą orientacją przejmować, ją uwzględniać. To jak uwzględniać orientację, to dokładnie pokazuję krok po kroku w moim kursie. Miałeś więc tutaj przykład, oczywiście troszkę się tutaj trzeba było namęczyć, ale mimo wszystko bardzo szybko udało się nam tutaj sprowadzić to policzenie objętości trójwymiarowej do tak naprawdę całki najpierw podwójnej, a potem już do całki pojedynczej, no trygonometrycznej, ale przy odrobinie cierpliwości stosunkowo łatwej do obliczenia. Więc mamy przykład tego, że czasami warto całkę potrójną zamieniać na całkę powierzchniową, tylko trzeba wtedy pamiętać o odgadnięciu tego pola wektorowego. To w tym przypadku jest bardzo proste. Dopisujemy tutaj z, natomiast oczywiście możesz sobie zrobić takie ćwiczenie rachunkowe, że wziąć pole wektorowe f0, y0, czyli tylko mające współrzędną y-ową, ono też będzie miało dywergencję równą 1, i wziąć tutaj wtedy y-ową współrzędną tego iloczynu wektorowego i też przecałkować i sprawdzić, że wyjdzie Ci oczywiście ta sama wartość objętości. To jest bardzo, bardzo dobre ćwiczenie. Jeżeli mimo wszystko miałbyś tutaj do tego jakieś pytania, jeżeli coś było niejasne, to śmiało pytaj się w komentarzach. Zapraszam Cię też do zasubskrybowania kanału Fizmat.